Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj chciałbym się zająć takim przykładem właściwie, dlatego że na ostatniej lekcji powiedzieliśmy sobie bardzo ważną rzecz, omawiając prędkość średnią oraz prędkość chwilową i szybkość średnią także. Powiedzieliśmy sobie, że szybkość średnia nie zawsze jest równa wartości prędkości średniej. W szczególnym przypadku, w przypadku ruchu prostoliniowego bez zawracania może być, natomiast normalnie wartość prędkości średniej jest zawsze mniejsza od szybkości średniej. I mam tutaj przykład ilustrujący to. Dziś rozważymy sobie taki przykład: szybkość średnia, a wartość średniej prędkości w ruchu po okręgu. Jak to się ma, jeżeli byśmy sobie rozważyli ruch po okręgu? Czyli wyobraźmy sobie, że na przykład jest jakiś tor, powiedzmy, nie wiem, jest Grand Prix Monaco. I po torze się poruszają, prawda, bolidy. Po kółkach. Po okręgach, przepraszam. I załóżmy, że mają do zrobienia 4,5 okrążenia. Każdy bolid do finiszu. Tutaj punkt 0 to jest punkt startu, punkt F zaznaczyłem punkt finiszu. Załóżmy, że mają 4,5 okrążenia do zrobienia. Taki krótki Grand Prix. I spróbujmy sobie obliczyć drogę oraz wartość przemieszczenia, długość przemieszczenia, wartość wektora przemieszczenia, które pokonają jakby. Zacznijmy od drogi. Droga to będzie nic innego jak 4,5, bo pokonują 4,5 okrążenia, razy długość obwodu tego okręgu, czyli 2πr. OK, wtedy szybkość średnia będzie równa. Przyjmijmy sobie jakieś konkretne wartości. Załóżmy sobie, że czas pokonania tych okrążeń jest równy 2 minuty. A no niech będzie, bolidy się poruszają po torze o promieniu 12 km. No, trochę może nierealistyczne dane, ale przyjmijmy, że bolidy się poruszają bardzo szybko i są bardzo wytrzymałe, i kierowcy są bardzo wytrzymali na przeciążenia, żeby uczynić tą sytuację bardziej realistyczną. Dobra, V średnie, czyli szybkość średnia, będzie to oczywiście S przez T. A zatem 4,5 razy 2πr. No, trochę dziwne pi wyszło, dobra. 2πr. Przez T. A to się będzie równało 4,5 razy 2pi. O. Razy 2pi. Razy 12 km. Przez 2 minuty. Przepraszam. 2 metry, napisuje się 2 minuty oczywiście, przez 2 minuty. A zatem szybkość średnia wynosi 2,8 w przybliżeniu, oczywiście pi w podaniu w przybliżeniu, kilometra na minutę. No oczywiście bolidy się poruszają troszeczkę szybciej, ale no przyjmijmy, że jest to na przykład jakiś pokazowy, prawda, wyścig. Nie ma nagrody, tylko jedziemy spokojnie. Dobra. Z drugiej strony obliczmy sobie teraz wartość prędkości średniej. Wiemy, że wektor delta r, długość wektora delta r, to będzie nic innego jak 2r, dlatego że mamy do zrobienia 4,5 okrążenia, czyli poruszamy się jakby ostatecznie z jednej strony okręgu na drugą stronę okręgu. Zatem V średnie, wartość wektora prędkości średniej, to będzie nic innego oczywiście jak delta R wektor wartość przez delta T. A zatem to będzie 2R przez T, czyli czas ruchu, czyli 24
kilometry przez 120 sekund. Przez 120 sekund. Czyli w przybliżeniu, znaczy no nie w przybliżeniu dokładnie, 0,2 metra na sekundę, i trochę zjechałem tutaj falą. 0,2 metra na sekundę, a zatem zbierzmy jeszcze raz otrzymane wyniki. V średnie, czyli szybkość średnia, wynosi 2,8 metra na sekundę, natomiast wartość prędkości średniej wyniosła nam 0,2 metra na sekundę. I ten przykład w piękny sposób nam pokazuje, że szybkość średnia to bardzo rzadko tak naprawdę jest to samo, co wartość prędkości średniej. W przypadku ruchu prostoliniowego bez zawracania, ok, ale to jest tylko jeden szczególny przypadek w fizyce. Zwróćmy uwagę na to tak naprawdę, ile ruchów, jaka część ruchów odbywa się idealnie po linii prostej. Zatem jest to tylko mały odsetek wszelkich ruchów, z jakimi się spotkamy w fizyce. Natomiast w większości przypadków oczywiście szybkość średnia to nie jest to samo, co wartość prędkości średniej. Co do wartości, jest to coś innego. I zazwyczaj oczywiście szybkość średnia jest większa niż wartość prędkości średniej. Poza tym jednym przypadkiem ruchu prostoliniowego bez zawracania, kiedy są równe. Ok, to wszystko na dzisiejszej lekcji. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.